Hej, witajcie na kanale, z tej strony ponownie Bomer. Dziś wypłynęły wszystkie informacje związane z nowym eventem, w którym będziemy mogli zdobyć pojazd premiowy Andriusza. Aby tego nie było nam mało, to oczywiście Ślimak dorzuca nam jeszcze Dzień Zwycięstwa, który rozpoczął się dzisiaj o godzinie 13 czasu polskiego, także możemy już brać udział w tym evencie i zdobywać różnego rodzaju nagrody. Ale po kolei przejdźmy najpierw do eventu związanego z Andriuszą. Sam event nie różni się jakoś bardzo od tych, które poznaliśmy w przeszłości, przykładowo z ISEM 321. Sam event rozpocznie się 10 maja od godziny 13 i potrwa do 22 maja również godziny 13. Jeżeli chodzi o nagrody, to oczywiście główną jest wyrzutnia rakiet Andriusza, następnie mamy jeszcze dekale i dekoracje. Co należy zrobić, aby zdobyć te nagrody? Odpowiedź jest naprawdę prosta. Wystarczy, że będziemy grali erą trzecią lub wyższą, ewentualnie będziemy też zabierać pojazdy ery pierwszej bądź drugiej, ale z opisem, że są to pojazdy z eventów. Mają one taki specjalny napis na swojej tej karcie opisowej, że jest to pojazd eventowy, także zwróćcie na to uwagę. Grając tymi pojazdami musicie osiągnąć 35 tysięcy punktów misji. Tutaj mamy delikatną zmianę, bo w tamtym roku musieliśmy zdobyć tylko 25 tysięcy punktów, tym razem jednak Gaijin dorzucił nam dychę, tak aby nie było zbyt prosto. Czas, w którym musimy zdobyć te 35 tysięcy, to 2 dni. Czyli jeżeli etap rozpocznie się 10 maja o godzinie 13, to do 12 maja godziny 13 musimy uzbierać 35 tysięcy punktów misji, tak aby ten etap został nam zaliczony. Takich etapów musimy zaliczyć łącznie 6. W ostatnim zdobędziemy właśnie nagrodę główną Andriusze. Jeżeli chodzi o pozostałe etapy, to tam będziemy zdobywać właśnie dekale, oznaczenia, dekoracje, a także nowe skrzynki, które zostaną niebawem dodane. Będą to skrzynki za srebrne lwy, ale o tym za chwilę. Postępy w zdobywaniu Andriuszy możecie sobie śledzić w waszym profilu, osiągnięcia i tam zakładka Legenda Zwycięstwa. Wracając do tych skrzynek, o których wspominałem, to tutaj mamy dwa elementy, które będziemy musieli sobie kupić, aby taka skrzynka została otwarta. Pierwsza to oczywiście sama skrzynia, Demolition Crate, a następnie Crowbar, czyli łom. I każdy z tych elementów będzie kosztował odpowiednio skrzynka 10 tysięcy, a łom 50 tysięcy srebrnych lwów. I teoretycznie z tych skrzynek może wam wypaść chyba prawie wszystko, nawet takie pojazdy jak IS-7, jednak szansa, że naprawdę coś zdobędziecie realnego jest tak mała, że po prostu szkoda srebrnych lwów, szkoda na to tracić pieniądze. Kolejna istotna informacja to właśnie rozpoczęliśmy świętowanie Dnia Zwycięstwa. A mianowicie święto rozpoczęło się 5 maja o godzinie 13 i potrwa aż do 10 maja również godziny 13. I w tym czasie będziemy mogli zdobyć 3 nagrody. Pierwsza to oczywiście dekal i 2 dekoracje. Aby zdobyć dekala i karabin Maxima, wystarczy grać pojazdami naziemnymi ery trzeciej lub wyższej i zdobyć 20 tysięcy punktów misji. Ostatnia dekoracja przeznaczona jest dla marynarki i jest to moździerz holowany. Wystarczy grać okrętami ery trzeciej lub wyższej i zdobyć 10 tysięcy punktów misji. I na sam koniec informacja o zniżkach w sklepie Gaijina. Tutaj zniżki te potrwają od 5 maja, czyli od dzisiaj, i potrwają aż do 12 maja. Jest tam naprawdę bardzo dużo tych zniżek. Możecie znaleźć paczki pojazdów przecenione na 30%, ale także same pojazdy, które będą przecenione aż o 50%. Także polecam tam zajrzeć. Oczywiście zapomniałbym, bo na sam koniec mam jeszcze dla was informację o turnieju, jaki się odbędzie. Jest to turniej, który będzie rozłożony na kilka dni. Rozpiskę, a raczej link do niego wrzucę w opis tego filmu. Jest tam naprawdę całkiem sporo tych nagród, można zdobyć unikalne dekale. Cała pula nagród wynosi około 70 tysięcy gaijin coinsów. I to, moi drodzy, byłoby już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że uda wam się zdobyć nagrody, które sobie gdzieś tam upatrzyliście. Dajcie znać w komentarzu, co udało wam się zdobyć, albo co chcecie zdobyć. Ja już się z wami żegnam, dzięki, że byliście, trzymajcie się, cześć!